Witajcie moi drodzy widzowie. Super, że się znowu spotykamy. Nie jest to może osobiste uściśnięcie macki ani innej części ciała w przypadku płci bardziej miękkiej, ale przynajmniej mam nadzieję, że mój głos do Was dociera. Długo się zastanawiałem, o czym zrobić następny film. Przychodziły mi do głowy różne myśli. Pierwsza podróż ślimaka w kosmos, jak prowadzić akwarium zimnowodne w Arktyce i czym wyciąć przerębel, a dla miłośników nauk ścisłych obliczanie trajektorii wyskakujących z akwarium ryb, czy też leczenie depresji u neonów. Tak długo myślałem, aż zgłodniałem. I właśnie głód naprowadził mnie na dzisiejszy temat. A tematem tym jest jadalność roślin akwariowych. Ten temat zapewne wielu z Was przyszedł kiedyś do głowy, ale po chwili wyleciał, bo nad czym tu się zastanawiać, jak zamówiło się właśnie pizzę. Niemniej rośliny w akwarium nie pochodzą z kosmosu, więc tak jak i na lądzie, mamy tu rośliny jadalne, niejadalne i trujące. Dziś zajmiemy się tymi pierwszymi, czyli co można przekąsić i nie pójść w stronę światła. Roślin jadalnych jest naprawdę sporo, ale popularnych w akwariach nie jest zbyt wiele. Zacznijmy może od roślin pływających. Najmniejsza z nich to rzęsa wodna. To malutkie dziadostwo, które pleni się po powierzchni i nie można się tego pozbyć. Rzęsy używa się jako paszy dla zwierząt. Możemy ją suszyć i dawać rybom lubiącym pokarm roślinny, ale możemy ją także zjeść samemu. Można ją spożywać w postaci suszonej, jak i świeżej. Można dodawać ją na przykład do twarogu zamiast szczypioru. Można robić napary z rzęsy, jak i również wyciągi alkoholowe. To ostatnie się pewnie wielu spodoba, bo rzęsówka zrywa beret na równi z czystą z Monopolu. Rzęsy, jak i wyciągów z niej, używa się w ziołolecznictwie wielu krajów. Rzęsa oczyszcza krew, działa przeciwreumatycznie, przeciwzapalnie, przeciwkaszlowo i osłania błony śluzowe. To tylko przykłady jej działania. Jest ich znacznie więcej. W wielu krajach jak Kambodża, Indie, Pakistan czy Meksyk używa się jej normalnie w lecznictwie. Powiedziałem, że rzęsa wodna to najmniejsza z jadalnych roślin akwariowych, ale jest jeszcze mniejsza, choć chyba bardzo rzadko spotykana w akwarystyce. To Wolfia archiza. Ta to sprinterka we wzroście. Rzęsa podwaja swoją liczebność w 60 dni, a Wolfia tylko w 30. Normalnie Wolfia jest rośliną fotosyntezującą, ale jak jej wyłączyć światło, to przechodzi na inny sposób odżywiania i wpiernicza azot i fosforaż miło. Podobnie jak rzęsa, zawiera dużo białka, więc stosuje się ją z powodzeniem jako paszę dla zwierząt. Ale to, co nas interesuje, to konsumpcja. W takiej Azji południowo-wschodniej, jak i Ameryce Środkowej, stosowana jest jako dodatek do zup i sałatek. Oprócz tego wykorzystuje się ją, podobnie jak rzęsę, w medycynie, a szczególnie w ziołolecznictwie. Kolejną z roślin pływających, a zdatnych do spożycia, jest Pistia stratiotes. Podobnie jak poprzednio wymienione, można ją stosować jako paszę, ale równocześnie w Chinach młode liście gotuje się i zjada. Tak jak wspomniałem w filmie o Pistii, jest to jedzenie głodowe, mało wartościowe, ale zapychające żołądek. Ostatnią z roślin pływających jest trapanatans, czyli orzech wodny albo kotewka. Wytwarza ona jadalne owoce zwane orzechami. Co najśmieszniejsze, to najwcześniejsze informacje o pożarciu orzecha pochodzą sprzed 780 tysięcy lat. Orzechy są jak najbardziej jadalne. Je się je na surowo, gotowane, pieczone i wyrabia się z nich mąkę. Ostatnio nie poleca się jedzenia ich na surowo z powodu pasożytów, które można przenieść z wody, oraz dlatego, że potem można tydzień z sedesu nie skorzystać. Roślina ta również rośnie w Polsce, ale jest bardzo rzadka. Natomiast w Chinach i Indiach uprawiana jest jako roślina jadalna. Z pływających roślin jest jeszcze kilka, które się zjada, ale ich zastosowanie w akwarystyce jest praktycznie marginalne i chyba łatwiej je znaleźć w leksykonach niż w zbiornikach, więc nie będę o nich wspominał. Oglądaliście pierwszą część przeglądu roślin jadalnych, uprawianych jednocześnie w akwariach, a to oznacza, że będzie część druga. Tym razem będziemy jedli łodygowce, używali ich jako przypraw i leczyli się nimi.
Jednak pamiętajcie, jeśli zjecie coś z akwarium, to na własną odpowiedzialność. Ja umywam ręce.